Regina Protman urodziła się w 1552 roku w Braniewie. W domu rodzinnym wzrastała w atmosferze szczególnej wierności dla religii katolickiej. Od młodych lat pozostawała pod kierownictwem duchowym jezuitów i należała do założonej przez nich sodalicji mariańskiej. Wyróżniała się urodą, bystrością umysłu, mądrością i roztropnością. Była wrażliwa na potrzeby i cierpienia bliźnich. Kiedy na Warmii wybuchła dżuma, 9-letnia Regina, pobudzona łaską Bożą, opuściła dom rodzinny, by poświęcić się służbie Bogu i ludziom. Przez 12 lat wraz z towarzyszkami, które pociągnęła za sobą, oddawała się ciężkiej pracy charytatywnej przy parafii. Sama żyła w wielkim ubóstwie. Dawała współsiostrom przykład gorliwego realizowania charyzmatu. Opiekowała się chorymi po domach, ucząc dzieci zasad chrześcijańskiego życia oraz podstaw czytania i pisania, a także troszcząc się o szaty liturgiczne w kościołach. W roku 1583 założyła nowe zgromadzenie zakonne i przy pomocy swojego spowiednika napisała regułę zatwierdzoną przez biskupa warmińskiego Marcina Cromera. Nową wspólnotę zakonną powierzyła pod opiekę świętej Katarzynie Aleksandryjskiej, patronce kościoła parafialnego w Braniewie. Siostrą Katarzynką, bo tak je nazwano, jako główne zadanie wskazała posługę chorym, zarówno w domach prywatnych, jak i w przytułkach, oraz wychowywanie dzieci i młodzieży. Z biegiem lat zgromadzenie rozwijało swój apostolat, inspirowany jej przykładem i czułą opieką. Regina sama starała się żyć heroicznie, wierna dewizie, jak Bóg chce, a Jego wolę uczyniła swoim codziennym chlebem. Świętobliwe życie zakończyła wśród swoich sióstr w Braniewie 18 stycznia 1613 roku. Zarówno za życia, jak i w chwili śmierci otaczała ją sława świętości, która mimo niekorzystnych warunków przetrwała wieki aż do naszych czasów. Ideał służby Bogu i bliźniemu, ukazany przez błogosławioną Reginę, dzięki założonemu przez nią zgromadzeniu sióstr świętej Katarzyny, pozostaje wciąż żywy i przynosi błogosławione owoce. Beatyfikacji Reginy dokonał święty Jan Paweł II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku. Módlmy się. Boże, Ty wszystkie przykazania zawarłeś w miłowaniu Ciebie i bliźniego. Daj nam, prosimy, abyśmy żyjąc duchem Ewangelii, potrafili za przykładem i wstawiennictwem błogosławionej Reginy, dziewicy, odpowiadać na potrzeby Kościoła i świata przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.